I znam od kilku lat. Znam ją z różnych wystąpień, różnych konferencji, różnych warsztatów. Wiem, co potrafi, ale też wiem, jak duże ma doświadczenie, głównie doświadczenie w prowadzeniu właśnie swojej firmy, ale też oczywiście doświadczenie w dzieleniu się tą wiedzą. Jak pojawiła się książka Izy na rynku, to pomyślałam sobie, trzeba ją przeczytać. Trzeba ją przeczytać z ciekawości, bo nie byłabym sobą. Od lat tak naprawdę, naprawdę zajmuję się badaniami rynku. Doradzam wielu firmom w przeróżnych biznesach i dużym firmom, i firmom małym startupom i yy... Tak naprawdę mam również dosyć dużą perspektywę swoją, jeśli chodzi o prowadzenie firmy, bo również od pięciu lat prowadzę swoją firmę, swoją agencję badawczą. Trochę tej wiedzy gdzieś w życiu zgromadziłam, trochę z korporacji, trochę na studiach. Zrobiłam też swego czasu MBA, po to, żeby tą wiedzę poszerzać, żeby jak najwięcej się nauczyć. I kiedy zobaczyłam, tak naprawdę, książkę Izy, pomyślałam sobie: OK, czemu jej nie przeczytać? Gdyby mnie ktoś zapytał, czego się spodziewałam, Czego się spodziewam przed jej przeczytaniem? Powiedziałabym praktycznych rzeczy. I powiem szczerze, wzięłam ją ze sobą na wyjazd, na wakacje. Pomyślałam sobie, lekka lektura, do przeczytania raz, dwa. Powiem jaki był finał. Czytałam tą książkę z ogromnym zaangażowaniem. Czytałam ją przez cały tydzień wakacyjny. Po co? Po to, żeby rzeczywiście zatrzymać się na rzeczach, na mądrych rzeczach, na wartościowych rzeczach, które zawarte są w tej książce. Książka mega inspirująca, mega e, praktyczna. Zmusza do e, właśnie zatrzymania się e, nad tym swoim biznesem. Zmusza do pewnej refleksji, pewnych przemyśleń, do zastanowienia się, w którym miejscu jesteś i czy rzeczywiście to, co robisz, jest właściwe, jest słuszne, ale też daje bardzo dużo praktycznych, cennych rad. Bardzo praktycznych, powiedziałabym, często bardzo przyziemnych, często bardzo śmiesznych, ale rzeczywiście to właśnie powoduje, że nas angażuje. Że kiedy czytamy, zastanawiamy się, że sobie myślimy i próbujemy przemyśleć swoje działania i swój biznes. Daje wiele wskazówek na to, jak ten biznes poukładać, albo jakie jeszcze działania wprowadzić, które gdzieś po drodze tak naprawdę przeoczyliśmy, mimo ogromnej wiedzy, mimo ogromnego doświadczenia. I jeszcze jednej rzeczy Wam nie powiedziałam, bardzo ważnej. To jest książka zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają ten biznes, jak i dla tych, którzy już prowadzą swoje firmy. Zarówno dla startupów, jak i dla e, przedsiębiorców, którzy naprawdę już funkcjonują w tym swoim biznesie. Polecam raz jeszcze książkę Izy Makosz.